wyszły z kotu zamykane, jedziemy kwale. Kurde. Że tym razem się uda. Ale co, tu czułem wyścig. Kogoś wywaliło? Nie, nie wcisnąłem ograniczenia prędkości w pit stopie, nie? O wow. I to masz karę, czy masz dyskwalifikację? Dyskwalifikację od razu, nie? No to musisz wejść i wyjść. Przeskakuj szybko, no. Nie wiem, czy da radę wejść, bo ma... Tylko 5 minut sesja jest. Próbuj, próbuj. Da radę, da radę. Ja ostatnio wchodziłem, 2 minuty do końca było. Czemu mi kamera zrobiła? Jakby to wszystko... A taki byłeś zadowolony na początku, jak dobrze. Miki mi pisał, widzisz zaproszenie, to jedyne na zaproszenie Mikiego może. Internet mnie wkurza i wkurza mnie moja kamera, która się nie pojawia i nie wiem, co się dzieje. Weekend. Aha, zasłoniętą ją mam, ale jestem idiotą. O, pojawiła się, jaka magia. Friendship is magic. Kurwa! Co, Jedzial, nie hamuj. Tej, to samo zrobię, nie? Nie ty, hamuję. No ale w środku zakrętu. Spoko, dasz radę. Krótne gierki tam idą. Wierzę w ciebie. Nie, dzisiaj tam, nie jestem. Bo się trzymałem się lekko, wiesz co, już tam, że przecież. Dzisiaj nie rywalizujemy, ja będę dalej z tyłu. Dobra, to będzie okrążenie bez tych kar. Nowe lobby, Masiego już nie ma. Nie będzie mieć karał. Zdarata od kordów. Jadzie. Teraz wiem, jak się czuje Lewis Hamilton, wiecie? Jak go sędzia non-stop męczy, kurde. Ale spoko, że tak nie miałem opór do grzany, jak i tak. Dobrze, duchem byłem, co? Niedziel, jedź, jedź, bo ja... A, dobra, albo mnie tu puść, okej. Okay. Jedź, 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 śmiało. Go, Johnny, go, 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 Johnny, go. Kurde, no co za... Jest kwitwy, ten samochód. Dzięki. Tak pali, mam ustawiony słabo. Właśnie mam lekki tył. Ile zostało do końca? 50 sekund. Okay. O, wyjechałem chyba. O, chyba nie. Ja teraz tak ja z wąsko pojechałem, że... Przyjechałeś? Czy po prostu przyjechałeś? No. Było bez kar, to będzie fajnie. Ja, no nie, no porypie mnie. Co, kara? Odwróciłem na samym końcu, nie? Też tak miałem. Ostatni wyjazd. No to dzisiaj jest jakiś pechowy piątek, bez kitu. Nie mogę nawrócić w ogóle.
nie. Będzie kara? Kurde, ze świnią. Dobra, sprzedę to okrążenie do końca. Minuta, dwie minuty. Dwie minuty, dwie sekundy. Kaporażka. Dyrektor mi karę nakładał. Czekajcie, też dzwonię. Zwalniasz. Kurde, rano, tutaj minuta 43, taki zadowolony, a teraz nie mogę zlepić okrążenia. W pierwszym kwali 42,8, a teraz 2 minuty 2. 20 sekund wolniej. No nic, życie. Życie jest nowelą. Tak, tak. Jest brutal and full of od zasadzka. Dokładnie. Kopas do pas. Kopas do pas, też tak, no. Dobra, ale nie, miałem czas lepszy od ciebie chyba, Quarks, bo dojeżdżam do mety. Trudno jest nie mieć lepszego czasu 42, ode mnie przy 2 minutach i 2. 46 z karą. A ja 2 minuty 2 sekundy. Ja cię poprawiłem ponad sekundę teraz. 46 z karą tutaj, jestem piąty. Spoko, ja ostatni niedzielę, jak zwalniasz, to zjedź do boku. Nie mogłem teraz już. On nigdy nie może, on kurwa zawsze musi tu i teraz, nie? Wyjebane w co się dzieje dookoła. Jechałem jedyne szybkie okrążenie, jakie mogłem jechać i tu sam jedział za zbory. Raz, dwa, trzy miejsca bez czasu. A ja miałem czas, 2 sekundy. No to może wyjechałeś gdzieś na czerwono, nie? No tak, czerwony jest faktycznie, no czerwony jest. Ale ze mnie jest, kurde, gołąb. Ja niestety... O, dobra, konfiguracja. Dobra, życie chłoszcze, no. Nie, chciałem powiedzieć, że na ostatnim okrążeniu już przejęło mi ten kierownicę, jak przejechałem przez metę. No to tak, to fakt. To mi też. Dobra. No, jeszcze szybki sprawdzian. Ale sekundę ponad urwałem. Brawo, naprawdę brawo. Paliwo i softy, okej. Taka strategia. Zróbcie zdjęcie dla potomności. Quelx jest siódmy. Kurwa, zróbcie to. Błagaj, tak, ja to zrobię. Jest stream. Soft. Bo poczekaj. Wyjebało. Soft and fuel. Dobra, wszystko ustawione. Jadziem. Trzeba by na pewno? I drugie, że Martusia jest pierwsza gotowa. No to przede wszystkim brawo tego, pole position. Będzie trzeba bagonić, tak? Fajnie, będzie fajny wyścig. Wyścig, wszystko się zgadza, paliwo jest. 40 stopni, a jest która godzina? 20. Będzie się chłodziło, bo jest 28 ambient. Będzie. 40 track. Niedziel, nie jesteś nie jak coś, to ty jeszcze jesteś nie kliknięty. Jak, tylko tak. Sprawdzam jeszcze ustawienia i już. Zostało 5 sekund. 3, 2, paliwo. 1. Tak, parwoda ma fajny z tyłu taki wentylator. O, już się tutaj powstrykali się już. Naprawdę, serio? Allo, kto tu z boku? Niedziel. Ale ja muszę wrócić na pozycję, mi gazało. Aha. Ty, nie, już jestem drugi. Z tym nie, ty mnie puknąłeś. Nie, ja byłem za tobą, a puknął cię ten, co był z boku obok ciebie. A ja sobie was obu wyprzedziłem. Przede mną dwóch się stuknęło, a ja dostałem karę, że muszę na kogoś poczekać, nie? Rudy, naprawdę? Tam ktoś nie przyhamował. W pierwszym tak. Ja mam, u mnie jest centralnie ten wypadek przede mną się zdarzył, także... Ja widziałem wszystko z mojej kamery, bo byłem z tyłu. Kto mnie wywalił w pierwszym zakręcie? No właśnie, ktoś był przede mną. Czerwone Ferrari, czyli kto? No czerwone Rudy. Ferrari to Rudy. Ale Rudy też dostał chyba od kogoś, bo ktoś poszedł obok tak mnie, kto jechał. Mnie to dostał, tak? Ja zgarnąłem po tym Rudego, jak cuknął pierwszy chyba.
Ja miałem słaby start strasznie i ktoś się tam ze mną zrównał. Jadę za tobą, Meli. Spoko. No nie, czemu mnie opuściło? Co? Dobra, nieważne, jedziemy teraz. Miękkie mam opony, co jest tutaj? Co się stało, to się nie trzyma. Czasami jak kupią karę, to też jest... Kurwa, znowu dostałem karę. Ja też mówię, to sędzia mnie nie lubi jak nic. Mam 2 sekundy. A to Martusza mi tu wyprzedzała. A ty miałeś niebieską flagę, czy jak? Halo? Nie, byłam normalnie przed tobą i mnie wywaliłeś? Ja byłem po wewnętrznej. Będą mnie dopiero z tyłu. Wow. Okej. Rudy, widzę, tam dobre tempo trzyma. Zwolniłeś wcześniej ode mnie, no to sorry, nie? Nie chciałem, ciebie też. Chcę, że dostaniesz karę. Jak szybko dostanę dyskwalifikację, jak on mi tak po sekundzie będzie sypał? 5 razy. I kara drive-thru. Kurwa, serio, znowu tą karę tego. To jest jakiś niepurozumienie. Ten dyrektor jest jakiś głupi. Przepadzony. Rok. Ja mam coś nie tak z force feedbackiem, strasznie mały mam. W tych samochodach na tym torze jest mniejszy, ja musiałem sobie też zwiększyć. Ale na kwali był lepszy, wiesz? Okej. Okay. Może się kiera przegrzał? Nie, 29 się nie przegrzewa. Nie chuchaj tyle na nią. Się podnieciłeś, chuchasz. Się kiera przegrzała. Wszystko można przegrzeć.
samochód jest na tym zawrocie w lewo, ściągnął wszystkie te reklamy już. Były trzy, teraz nie ma żadnej. Nie ulegaj, nie ulegaj reklamie. O, powiozło mnie teraz. Niedziel, jak będziesz miał mniej niż 4 tir paliwa, to zjeżdżaj do pit stopu. Dzięki. Dasz poradę. A Quelks, na tym nawrocie jedziesz 2 czy 3? Znaczy 1 czy 3? Na nawrocie 1. Tym co... Jak 1, 3, 3? Nie... na nawrocie 1 i na szykanie 1. I do przedostatniego zakrętu też 1. Tak? Tak. To musicie mi przypomnieć, kiedy będzie paliwo się kończyło, bo... Ale to wszystkie słupki pozdejmowane na każdym zakręcie, kurde, już. O kurde! Przyznacie, kto zabrał na chatę? Trzeba szukać, kto wjedzie na dachu już. Tak, już mój tył tak ładnie nie wygląda, to... Ja już mam 3 sekundy dopisane. O, oh, wow! Dałeś heble mocno w tej szykanie, kurde, nie wypadało. No, muszę tam dawać heble, żeby wejść na zakręt. No, ale mi się jakoś udało. A ty behamow stwierdziłeś, że behamujesz na mojej dupie. Nie. Ty po prostu się pojawiłeś przede mną za szybko. Ojej. Ale jestem zły. Nie wiem, jak ci poprawił, bo to dam się komuś spoko. Nie no, zapłacił ślubny, miałbym. Syni to raczej mają maczety. Kurwa mać, co te gumy przestały tak trzymać? No nie zahamowałem, zagrębi teraz jeszcze raz.
Może za bardzo hamujesz i blokujesz je? Nie, wiesz co, miałem piasek przed chwilą, dlatego... Mam po 80 stopni, więc... Czyli sam udzieliłeś sobie odpowiedzi. Tak. To było takie pytanie. Dzięki. Ale mam strasznie słabe tempo. Jakie? Nie wiem. Jadę bez wyświetlaczy dzisiaj. Na samochodzie bez wyświetlacza, czy znaczy w samochodzie? Jak no, kurde, kara. Puść mnie z tej kary ze strony tej. Bez kitu. Ile można? O, bardzo dobra! Nie, nie drugi raz już dzisiaj, ktoś mi. Myślałam, że jeszcze poza czworem jestem. To by ci z tym myśleniem. Ja wiem, że piątek. Powiem tylko, żeś mi przód ładnie obdarł. No ja już mam tył obdarty, bo inżynier pewnie będzie na mnie krzyczał, jak ja będę z tym. Tak już do prawej uciekałem, ale nie zdążyłem. Ale Ruda mu i tak pierwszego zakrętu nie daruje. No tam strasznie ciasno było w pewnym momencie. Moja zemsta będzie słodka. Bo ja jechałem za nimi, kurde, i też kogoś delikatnie popchnąłem, bo oni się zderzyli i rozjechałem na boki. A ja wjechałem między nich tutaj. Ej, tam nie było ciasno, ja miałam jakieś dwa autka po przewagi. Będą powtórki weryfikowane. Mi się wydaje, że tam ktoś, kto obok mnie był, wiesz, dostał, bo ja dostałem, jak kogoś bokiem postawiło. I mnie wypchnął poza tor, ale ogarnąłem. Ja miałem bardzo słaby start. A mój był bardzo dobry, wręcz pokażę. Dzięki. Tak, wiem. I całe szczęście, że tylko tyle. Wyścig długi. Oj, długi, wyścig długi. Jeszcze zostało ile? I 8 z 50. 43. A ja mam 8 z 51. Chyba kogoś będę dublował, bo niemożliwe, że doganiam dwójkę z przodu. Ja na razie sobie zrobiłem bezpieczną przewagę. Ja mam daleko jeszcze, Liwar, do ciebie. Tak z daleka cię widziałem. Dziękuję. Łooo! Strasznie dużo entuzjazmu w tym, dziękuję. Kerb. Tadzik się zbliżył do mnie wraz pierwszy. Myślałem, że się pocałowali. Niedużo brakło. Po francusku. Tak przed walentynkami. Gra wstępna! O kurde, widzę czwartego i trzeciego jeszcze ze mną. Dzięki, Liwar. Dalej będzie gra wstępna, jak dogoni tutaj dwóch przede mną, co jadę. Czapski i Nadzik chyba. Tak, tak. Mówię. Spin był. No ja miałem dwa spiny, wypadek z Martą, trzeci spin, cztery kary, na porządku musiałem oddać miejsca. Wyścig z przegrami.
A ja. Szóste miejsce, dwa razy stykałem. Co? No nie, ale na porządku był... Nie, no kurde, wyspinowałem teraz. Kurwa mać, no co jest? Zimno jest, co jest? To jest właśnie. 38 stopni, jak zimno? Gorący asfalt. Trzeba zwalić. Wiesz, że kierowca ma zawsze jakąś dobrą wymówkę, nie? Ale gumy idą, 5% już poszło. Może jest za ciepło? Tylna prawa guma jedzie najszybciej. A nie, przednia prawa najszybciej idzie, 6%. Włączymy sobie wszystkie dystrakcje i pojedziemy tam. Oj, idź ty w pizd. Nie mogę się w tych zakrętach tutaj. Boję się strasznie tych kerbów, bo mnie na nich obraca. Odpuść trochę gazu na kerbie, to ci nie wróci. Który? Pierwszy, drugi zakręt? Wiesz co? Na wewnętrznych mnie obraca, tak. Na wewnętrznych, jak wewnętrznego przyłapię. No to odpuść trochę gazu, bo tylko obraca jak masz pełen gaz. Nie będę na razie testował, mam plecy mocne. Ty. A trochę odjechać. Warto się śmieć. Dzięki. Prośba kary, musiałem zwolnić. No z tym jednym zakrętem mam problem i koniec, no. Z którym? Przed nawrotem. Okej. Tam mnie nie mogę, boję się za blisko wejść, mnie później wyrzuca strasznie. Tam się po kerbie wchodzi. No, jak wejdę po kerbie, to wiesz co się dzieje. Tylko dwójka, nie? Drugi bieg po kerbie z lekkim gazem, żeby cię nie wróciło. Co, wypracuję trochę przewagi, to odpuść, bo kara i dupa. Jeszcze goni.
etapsku 14, Nadzik 15 sekund przydał. No ja do ciebie nie mam 9. I znowu musiałem odpuścić, bo kara była, no cholera. Ja też miałem dwa okrzyża pod rząd. O, jeszcze 63 litry w baku. Ja wiem, ale wiesz, ja potrafię. Dziękuję. Ale cię zerwało. Pierdolone kerby, nie? Z wewnętrznego przyhaczyłem i już jest chuj. No nie leży mi ten tor, wybitnie. Ja już go polubiłem. Jeszcze robię błędy, ale lubię. Nie, fajny jest, ale wjechać się w niego nie mogę. Oj, karę dostanę. Nie, nawet drogi tam. O kurde, na kerbie hamowałem. Jakie limity toru? Co wy to mówicie? Nie działa, już mam za sobą. Micromasty masą w tym palcu. I co, zwolnią go, czy go nie zwolnią w końcu? Bo Horner. Muszą go zwolnić. Muszą coś zrobić. Kurde, będzie kara. Czapki jakieś zwolniłeś, co się stało? Błaganiem, kto wjeżdża? Wolniej szykanie się. No, było blisko. Tak. Tak, tak, spoko. Niedzial, to ty mnie nie widzisz, a nie czapkę ja. Z przodu też jest. Nie widzę. No tak, czapkę z przodu jest, tak. To nie jest cross country! 10 godzin to jest. Ale pieprzyłem sobie sam na własne życzenie. Dobra, jedź Marta, jedź. Puszczę cię, nie wyjadę ci. Czy jak się wyjedzie poza tor i się potem spuści gaz bez napisu kara, to da karę potem, czy nie?
Nie mam pojęcia. Nie wiem, potestuj. Potestuj dokładnie. Daj nas znać. Nie, żeby tak ten. Fair play. Już gumy nie trzymają. O, słabo, słabo. Ja mam gumy bardzo dobre. Ja mam 9% z przodu i 8% z tyłu. A ja mam plecy z niedziela. I driftuję, kurwa, na zakrętach. No w końcu jedziesz BM-ką. Driftowozem. Trzech jest nas bardzo niebezpiecznie blisko. Coś się musi wydarzyć. O, świta już. Świta, świta, robi się dzień, nie? O kurde, czy zarzuciło tutaj? Mnie? No, a kogo? Mnie? Jech, nic mnie nie zarzuciło, dopóki dostałem strzała z tyłu. Jechałeś, jechałeś na kerbie, cię to wywinęło trochę. Nic mnie nie, ja kerba nie dotknąłem. Zobaczysz na streamie. Jak to wyglądało u mnie. Jechałeś i bardzo, ja, bardzo bo ja bardzo się najpierw zhamowałem, odpuściłem gaz i dohamowałem jeszcze raz. A, no to chyba, że, bo właśnie było coś niepłynnie. Ale to ty z tyłu masz uważać. To ty z przodu jedź lepiej. No jadę, ja dlatego jadę z przodu, że jadę lepiej. Trzy opony już zimne. No i ja mam wszystkie ciepłe. Ja mam już trzy zimne i jedną taką... prawie. No, chłodzą się na już cztery zimne. No. No bo jest tylko 18 stopni na torze. No, wesoło samochód tańczy. To taka pora, nad ranem najzimniej, asfalt dostyk. Dobrze, że na noc nie zwinęli, nie? Ale to nie Polska w sumie to. O, strasznie ślad ślizga. Czasy siadły. Czuję na tym szybkim prawem przed górką, kurczę się, jeździ bokiem. Jeździ bokiem jak wściekła. Nie masz, Limak. Mamy pierwszego rage quita. Trochę
Dobra, zaczęło się grzać. W sensie asfalt. Czapkę, mam dla ciebie złą informację. Zaczynam czuć tor. W sensie, że śmierci? Ta jadę za nim, nie? Ja mam 31 litrów. 46. A 47. I pół. To ty trzeba się wydublowałeś, czy mi się wydawało? Tak, tak. Stałeś bokiem, nie? W ścianie. No widziałem, że jedzie, tylko nie wyjeżdżałem. Znaczy widziałem, że coś jedzie, nie widziałem kto. O, tak. Że to się grzeje, chciałem dać bardziej optymistycznie ten zakręt, no i jednak się innego. Zaczepiłem piach na zakręcie do hamowania. Kurwa, dam się zwolnić. Zera, aż ci wyprzedzę. Fajnie wychodzi słoneczko. O, musiałem tym razem koła zblokować, żeby nie walnąć w ciebie. Dziękuję ci. Miki, dwóch nas jest jak coś, dzięki. O, zaraz się zacznie, kurde, brak punktów do hamowania. No, to jest problem z tym słońcem. Słońce daje z tyłu, czy nie mogę. No do boksu zjeżdża. Kurde, jego mać. Co się stało? Czy tak się wyjeżdża? Gdzie się wyjeżdża? Ale słońce napierdala. Na aż czuć... Aż czuć ciepło.
Co? Hej. Kurde, to nic nie widać. Nie było pałek, to chyba było na linii. A no te wolne szykane, tam nic nie widać po tym tym. O, to. Przepierdzieliłem punkt hamowania. To tak ze 3 metry. Chciało się szybko, co? Nie bądź taki, hop się do przodu. No jak te cienie wszystkie powaliły mi wszystkie punkty chowania, wiecie? No nie! Super są te dźwięki. Ale Marta śmignęła koło mnie, nie wiem czy przejechała na całość czy nie. Ale żeś mnie rysnął? Przyjechałaś w całości tej? O, to było takie ryśnięcie naprawdę na milimetry. Szkoda, to się... Na żyletki, no. W sumie tylko się zapiszę, bo pierwszą godzinę zapiszę, nie? To już jest 2 minuty. Tak. Kurwa, minąłem cię ledwo! Już zastanawiałem się, mówię, jak pojedziesz do przodu, to ten, ale hamowałeś chyba, co? Wiecie co, że ja w dzień nie trenowałem tego trolleru, także... Ja też nie, tylko w nocy. Nowe. Jak pięknie brzmią te dźwięki. Jeszcze zimne gumy, nie? Lewy przód i prawy przód zimny. Nie ma szapki. Drama. Musiałem cię wyprzedzić poza torem, bo stałeś na stole przy kamie. Tak, jeszcze tam stoi? Ale szalada. Marta mnie tak śmigła po lakierze, że... Ty, czapkę, ty byłeś, Robert, ty byłeś trzeci. Niestety dwa spiny miałem. Pechowo. Jedzie, na razie jedź. Jak tam nie jedziesz? Nie, no wypaliłem to przecież. Daj. To nie liga. Dzięki. Aj, teraz ja tutaj wyleciałem. W dzień ten tor zupełnie wygląda inaczej. Ja jeździłem tu w dzień, ale to już oko minął. Taki jak kiedyś, jak jeździłem tu w dzień. No, sporo już opon poszło. Gryzor, cześć Gryzor. Woliłem czwórkę niż szóstkę. Ale czwórka jest ładna. Ta... GT3. Litry paliwa. 32,5. 24, 7. 17. Jadę do pełna, jadę do końca.
Na rozkaz, na rozkaz. Na razie to się ślizgam, bo mam zimne opony. Nie. Tak. Trzeba do niego mówić. Już jest mocniej, fasto. Teraz pit stop. No tak, masz rację. Dlatego mam tam tabelkę włączoną, żeby każdy widz mógł zobaczyć, jak to mniej więcej wygląda. Wiesz co? Widzę się z fizjoterapeutą 22 i dowiem się, co z tym moim biodrem. I potem możemy na rower cisnąć, jak wszystko będzie w porządku. Kurka wodna. Szeroko tam było, szeroko. Bardzo. Dzięki. Dobra, jeszcze jedno kółko i boks. Zrobiłem przed chwilą coś bardzo głupiego, ale całe szczęście bez konsekwencji. W środku zakrętu z 2 na 1 wzbiłem na nawrocie. O wow. A najszybszy jest trzeci sektor tych wszystkich, tak powiedział mój inżynier. O kurde, ale mnie kerb pobił. Teraz cię nie dopuszczę. Jedź. Nie, spoko. Jedź. Jesteś szybszy. Teraz dostanę karę za niebieskie flagi tej. Nie, ja do boksu zjeżdżam. Aha. Także masz luz, możesz jechać.
kurde, Rudy wyjeżdża, Marta przede mną jeszcze. O, wróciłem. O, Nadzik w boksie. Si. Wiem, że jadę na połowę paliwa, już miałem 10 litrów, więc jeszcze góra, wiesz, dwa kółka bym zrobił, a to bez sensu jest na tych oponach. Mm. ...14% była zużyta najbardziej prawa przednia. Jeszcze mnie naprawiają. Kto ma przejazd przez aleję? Nie wiem, nie widzę apaków, no. Marta. O, świeże gumy. O, cudo. No. Można jechać. Jezu, ten samochód skręca. No jasna cholera, no. Limity, limity. No. Kocham je. Kurwa, no zaczął, no pan, no zaczął. Znowu, znowu świeże gumy. Debilny jest to auto. I znowu sekunda. Kary. Tak. Dokładnie tak. Zasady zbijania tej kary. Po prostu nie rozumiem tego, jeśli dobrze. Odpuszczasz gaz i czekasz, aż zniknie ten napis. Ja wiem, ale czasami się czeka, kurde, chwilę, czasami... Zależy, jak mocno wyjechałeś. Ja wątpię, że taka jest taka mądra. Znaczy, ja tak przynajmniej to wierzę, nie? Mam taką nadzieję. Samochód w karę, jeszcze głupią tutaj dziwno. Za co? No... Posrany jest ten sędzia. No, żeby się wiedzieli. Ja nie rozumiem tej zasady, tak, wiesz. Mówię, 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 tylko kary łapie. Bo oni mi silnik naprawiali, mówię, przecież uszkodzeń nie miałem, tylko trochę z tyłu. No, a ta BMW ma silnik z tyłu, nie? Centralnie, centralnie z tyłu. Jaka kara, bo to nie dało, nic nie zyskałem na tym wyjechaniu do portu. Ale tutaj jest tak na milimetr ten stor ustawiony po prostu. No.
No, tu żadna tarka się nie liczy. Biała linia i koniec. Jakiś rudy. Zły dzień miał deweloper, jak to robił. Rudy, jesteś na czacie? Bo chyba cię stuknąłem. To mnie wywaliło na... Ale mnie wywaliło na kerbie. Wiesz, przeleciałem, przestałem tym piachem. Znacznie. Niedziela, ty już byłeś w boksie? Nie. I te gumy ci ciągle kleją? Tak. Wow. I to się przestaje, no to wyjadę. Mi przestało jakieś 3-4-5 okrążeń przed zjazdem do boksu. Tylko powiedzieliście niedziel po kawalu. No. Właśnie. Ja też się zmieniłem. A BMK może widocznie szybko gumy je. Strasznie. O nie, muszę jechać jeszcze jedno okrążenie, bo nie dałem znać załodze. Dobrze się odpowiem przed wjazdem do pitu, bo mi załapał bardzo. Dobrą deltę jadę. Ja chcę na alfę. 46, szybciej niż w kwalifikacjach. No to ładnie. Ja miałem pełnym w falu 2 minuty 20, znaczy 2 minuty 2. Każde jedno szybsze mówisz, nawet to speed stopem. Nawet to speed stopem. Wiecie, to jest bardzo głupi wyścig. Znałem pit stop, a on mówił, że nie robił lock-upu, bo zabije opon. Ja nie wiem, to jest, nie, to jest w ogóle wyścig jest do tego. Do wymiany, wiadomo, że w sobie jeszcze też. Ale jak do niej, wiecie, jak leciałem bokiem przez sam środek tego piachu, żeby go walnąłem, to trzeba mieć pecha też. Ty, a wiecie, co jest masakra? Hamulce są mega zepsute, znaczy mega, no 5% z przodu. Na tak krótkim wyścigu. Z tyłu 1%, ale z przodu 5% hamulce poszły. Nie mogli zatankować. Zmieni opłyn na tym samym czasie. Dobra, teraz włączyłem sobie kudę całkowicie i jadę bez niczego. Nie patrzę. No, opłyn zmieniać podczas tankowania? No właśnie, też to samo powiedziałem. Dlatego dostałem 13 sekund kary, bo trzeba jednak zwolnienia za każdym razem. Ale taki sprawdzony. Czy wszyscy się już pitowali? Ja nie. Ja właśnie wyjechałem. Oj. Dobry sprawdzian do Endurance'u. No. Endurance będzie 3 razy bardziej wymagający.
Po pierwsze, samochód jest dużo bardziej kuresko prowadzący się, a o torach to już nie wspomnę. Wszystko jest piękne. Tamto to będzie dopiero, o kurwa, zespinowałem, o kurwa, tył nie trzyma, o kurwa. Przynajmniej dyrektor wyścigu podziwał. Ajajajajajajajaj. Okej, to nie jest dobre, jak byłem w picie, bo widziałem cię chyba, a ty jesteś w tym, no. Ty byłeś w picie czapkę, czy nie? Nie, właśnie. Jedna pozycja mi się nie zgadza właśnie. Moja. Dostałem karę, ciekawe za co. Nadzik przede mną, bierzemy go teraz. Bierz, bierz, w końcu trzeba się oddublować, nie? To jest Project Cars 2 gruby. Czy nie to, żebym kogoś nazywał grubym, tylko tak ma nick. Ktoś na tym. Na YouTubie. To jest lepszy, pytasz. To jest lepszy i tamto lepsze. AC jest świetne, a PC2 jeszcze lepszy. Ooo, banda! Bandaj! I pint, kurwa. Uwaga, bo mój zderzak leży na samym środku. O, widzę się najpierw. Teraz mnie wyprzedzisz. Widzę, jak posunął w powietrze przez chwilę. Masz, jedź. Ja mam tak krzywą kierownicę, że... Przyjechała mi, nie? Będzie kara? Kurde. To kiedy już z pity wyjechałeś? Jest wszystko. Multi rozwinięty bardzo dobrze. Dzwoniłem praktycznie do zera. Ile można te... Możesz się do nas na ligi dopisać, jak chcesz też przy okazji. My prowadzimy ligę. Napisz do mnie wiadomość później, co ci wyszło link do Discorda. Tu jest flagi, czyli tam jak kolejny. Będzie grana w GT7, ale nie teraz już. Teraz mamy... Zaczynamy ligę w Project Cars 2, a to Corse i w GTS-a. Jak skończymy sezon te 3 miesiące, to będzie GTS 7. Bez tego S. A, GTS, tak, też banda. Prawda, no. GTS 7, dokładnie, GTS 7. I tak się, nie wiem, przybrało. Ja słyszałem, że to się będzie miało transferować z GTS-a do GT7. Ktoś coś wie więcej na ten temat? Tak, będą się transferować wszystkie punkty SR i DR i
malowania, te, które są udostępnione online. O, ciekawe. Modów. No bo GT7 online będzie to samo co GTS. Okej. Okay. Identyczne. Czyli po prostu dodali tylko moduł single do niego i więcej aut. I tory. No też takiego. No i będzie ładnie wyglądało troszeczkę, nie? Delikatnie. Tylko na PS5. Minuta. Zero. 7 w boksie byłem. No oh, wow. No tak niedługo. W rylu miałbyś kilka okrążeń. No spinuj. Delikatnie zgadzam. Przestrzeliłem jeszcze ostatni zakręt, żeby mnie wysłuchowaliło. Jeszcze dostałem karę, to jest za co to jest, za co? Jest kito, mam nadzieję, że tego Michaela Massi wywalą. Ile można. A ja nie chcę, żeby go woli. Dał nam fajne widowisko. Project Cars 2. Aha, tego, myślałem, że w realu. W realu to może zostać, tylko że nie podadzą. Masz autonomię tej i niech mu wyłączą te beznadziejne dogryzanie od wszystkich teamów. Powinni wywalić to Wolfa, żeby nie krzyczał tyle. No ale Red Bull też na niego krzyczą. Michael, się... zrób tak, a ale Michael tak zrobił. Dopiero się nauczył od Toto Wolfa w końcu sezonu. No. Widziałeś to wideo, co krąży teraz po sieci. Tak, widziałem, no. Red Bull podpowiada Massiemu i mówi mu, że będzie motor racing. A on ale... do Wolfa, że będzie motor racing. Nie? To jest dupa zbita, bo ten Toto tak robił cały sezon. A mówił, to mówił tak mu, co ma robić. Przecież Toto też mówił, żeby nie było tego safety cara, nie? Ale że to jedni i drugi to samo. Oni powinni skończyć z tym po prostu. Kurwa, powiem wam szczerze, że nie wiem, czy mi się chce teraz jechać już do końca. Jedź, jedź! Żadnych rage quitów. No chuje jebane, jeszcze... To jest dobry trening. No, zjazd do boksu, numer 3. To, znowu banda! Co się stało? Gdzie? Tym razem kara. Drive through. O wow. Si. A to już na własne życzenie chyba. Takie kary. Ja się nie miałem. Nie, już miałem 5 sekund i po prostu kolejną jak mi dosypał. Aha, rozumiem. Nie, to ja nie zbieram, ja zbijam. Ja też. Chyba, że była jakaś walka z kimś, to mogę tam sobie poświęcić. No bo jestem za czapkejem, także nie jest źle. No już nie. Odublowałem się właśnie. Ja miałem 20 spinów, 5 różnych rzeczy, jestem trzeci. Ja już drugi byłem, tak że... wiesz... Wyścig jest wyjątkowy. Z plusów jest tyle, że paliwa mi na pewno starczy, bo mam 96 litrów. Ja 50. Wyliczone. A to jak masz karę, to przejechałeś z bokszczek, a czy miałeś te, na razie strategię? Nie, musisz przejechać. Przejechałem. Przejechałem, ja wcześniej mnie jeszcze dotankowali drugi raz, jak już mnie wołali na naprawy, to nie zmieniałem strategii, bo oni wtedy ustawiają w miarę okej. Okay. No tak, ale jak masz karę przyjazdu przez pitstop, to... To wjeżdżasz, przejedziesz... Nie, nie stajesz, po prostu przejeżdżasz. Nie staję, aha, okej. Okay. To myślałem, że się automatycznie, wiesz, strategia włącza jakaś. No i nawet z boksu nie wychodzą. Jakbyś zjechał do boksu, to by cię nie zaliczyło kary.
Tak. No tak. 4 minuty 20 sekund, ja pierdolę. Dziękuję bardzo. Ja tam nikogo nie puszczam. Fuck you, niebieskie flagi. Ale się zespałem. Wiem bardzo głupią rzecz. Puściłem na chwilę kierownicę. Wow. Na to rzeczywiście. Dobra, teraz dolecie karę. Pokrzywiło mnie strasznie. No! Ale dzwon! Jak to że się wydarłeś? No! No! Ja, i to zaraz zaczekaną. Całe okrążenie z krawicą skrzywioną. Ja też tak miałem. Welcome to the team. To z tą różnicą, że ty pewnie nie spadniesz, bo masz ponad okrążenie przewagi. Nie, mam tylko 1000 sekund. I mam potężnie rozwalone auto. Spoko, ja widzę Rudego przed sobą. Zdjąć go? Nie. To nie jest tak zwykłe. Akurat na szykanie go bym poszedł prosto. Ja powiem wam, że zakochałem się w tej korwecie i chyba będzie moim wyborem na... No, ja chociaż, też chyba korwetą pojadę. Chociaż jest taka fikuśna, ale fajnie się nie jedzie. Pięknie się prowadzi korweta. Na dzień nie wyprzedziłeś, tak? A teraz nie. O, nie jestem ostatni. Aż dziwne. No, Masi, no! Majki. Aha, jakoś tak, Majki. Ja, jeszcze penalty za speeding. Co oj, za wyścig. Mówiłem, że tak też przepłacił to. Mam 34 sekundy do ciebie, Quarks, żeby się oddublować. Dawaj, bez problemu, ja właśnie stoję w boksie. Najpierw paliwo, nie wiem, podjeba te paliwo leją i marnują mój czas. Dobra. Potem opony. No, teraz opony zmienią, aby tyle. Opony zawsze dobrze mieć dobre. Tak, super się wyjeżdża, to jest jedyny plus tego postoju. Ale taki głupi błąd, nie? Jak mogłem go popełnić?
Teraz oprawy, naprawy. Co? I ja jadę za Rudym. Nie naprawili mnie w ogóle. Dopiero... Zmienili mnie. Tak jest zło. No ale myślałem, że sami ustawiają. No mi sami naprawę ustawili. A mi nie. Co za głąby. Rudy, które okrążenie jedziesz? To same co ja, jadę się do końca. Obraził się, że w niego wjadę chyba. O, to dwa aż... dwa kółka aż mam straty. Nie ma sensu was gonić i się oddublowywać, bo jeszcze jedno to... Bo mam świeższe gumy i ewidentnie dojeżdżam, ale... To to, Quelks, kolejne 10 sekund na wjeździe do pitu? Muszę się naprawić, nie mam wyjścia. Nie da się jechać. Cześć, Bartek. Nie, spoko. Dwa kółka to nie ma sensu. Jakie dwa kółka? Ja mam dwa kółka w plecy. 39 jadę, oni 41. O nie, 38. I znowu w boksie. Oddublowałem się. Jaki to jest bezsens, że mnie nie naprawili, nie? Za głąby. O, przynajmniej szybko naprawiają. No nie wiem, właśnie się naprawiam, zaś powiem. Już 15 sekund, 16, 17. A mnie właśnie. Spin. No ale byłem nienaprawiony cały czas. O, leci się ma. 25, 26 sekund. A tamten pit stop. Ale nie, bo tam zmienili mi gumy i natankowali mnie. Więc też straciłem tam 20 sekund na pit stopie ponad. Więc też bym pewnie wyjechał przed tobą, jakbym się naprawił. 26 sekund. No, a wtedy straciłem też 26 sekund na tankowaniu i na... Teraz nie tankowałem, teraz tylko naprawiałem. Sama naprawa 26 sekund, ale teraz nie tankowałem i nie lałem... I nie zmieniałem gum. A wtedy zjechałem za pierwszym razem i zmienili mi gumy i stankowali mnie, ale mnie naprawili. Więc zamieniłbym tą zmianę gum i tankowanie na naprawę, nie? Więc wyszłoby to samo. Ja tańczę, uwaga. Widzę. Wyjście do córki straciłem dużo. Kurwa mać! Siema, Livar. Teraz puszczę. Dobra, jest. Tak szeroko! Nie trzeba było tak szeroko! Nie, bo i tak by wyrzuciło, wiesz? Aha. Zapraszam do skipa.
Gordon. Kogo to mam przed sobą? O, ma prawie. Spójrzcie, byłoby za tyle. Ja, to auto mnie hamuje w ogóle. Fajnie, fajnie też się prowadzi Bigor, nie? Prawda. Mi się samochód już nie prowadzi, a po drugie mam dość. Tylko cię będzie krążyć. Daisy się samo nie wbije. A level się nie wyexpi. Zapomniałem, że ten wyścig dzisiaj będzie taki długi. Póki będzie trochę czasu, trzeba będzie do ligowego potrenować. Tamten tor jest śmieszny. Tam już nie przesadzajmy. Z czym? Z prekwali, no że... Że nie wyjdę, no. Aż taki lewy chyba nie jestem. Ja trochę trenowałem Fordem. Znaczy trenowałem. Prekwali na jakim torze jest? Szukałem ustawień. Na Sakito. Ej, słońce się zmieniło, u kurde. To zachodzi powoli. No. Teraz łatwo przestrzeli do tej drugiej, tej, ojej, cienie tak weszły, że spierdalaj z tymi karami, już nie zwalniam, mam cię w dupie. Może przestanę, bo to i tak nie ma sensu. Kurza, tylko to pikanie, jakby się to dało wyłączyć. Jakie pikanie? Tęk! Zwolni! Tęk! Zwolni! I co za kręg? Tęk! Zwolni! Nie, kurde, nie, tak mam dobre tempo. Gdzie ty jesteś? Gdzie ty? Przyjdźcie tu, czas, pikanie.
Pewnie rating to mi po tym wyścigu spadnie strasznie. No mi też po tym dzwonie. Wyjechałem poza to, tylko wypierdę. Ale na prostce jest za tobie, teraz jest słońce, proste rzeczy. Chłopaki piszą, czy na wchodzę na Daisy. Odpisałbym im, ale to się na bank skończy dzwonem. Ile jeszcze? No, 10 minut. No, ja muszę jeszcze zjechać do alei. Zjadę to między swoją, tak? Kto powiedział to? Tak. Nie, to dobra, Loki, cholera, Loki. Ajajaj. Już liczyłem, że czapkę i kurde będzie w boksie. Już mi się zachciało z powrotem jechać. Jak to czyjeś. Jak to czyjeś nieszczęście cieszy? A bo sąsiad miał gorzej, to jest dobrze. No jechać, kurde, bo to nie ma co. Trzeba się przyzwyczaić, nawyk sobie wyrobić, bo w Endurance czasami możesz dojechać, a to później znowu możesz zadecydować, wiesz. To, że dojechałeś, że będziesz drugi w generalce, nie? Dokładnie. Czy tam po pozycję wyżej, nie? Nie spodziewałbym się, jakby mi ktoś po wyścigu powiedział, że będę drugi, to bym się nie spodziewał, nie? A tu tylko ten jeden fastest lap wtedy, co tak upalałem, ten tor trenowałem. Wyrwany. Na ostatnim okrążeniu. Tak, na ostatnim kółku. No. Trzymajcie się, miłego weekendu. No, dzięki, na razie. Hej, dzięki. Bo gdyby nie to, to byłbym punkt niżej i już by było lipa. No lider dwa okrążenia stał w boksie, więc... Nie, ja nie jestem liderem. Liderem jest Rudy. Ale fakt faktem Rudy jechał wolno, bo znowu go widzę. Ale z drugiej strony po co się narażać? Nieważne, jedziesz mocniej, nieważne, że jedziesz pierwszy. Dokładnie. Ja dzisiaj to nie... Ten wyścig jest do zapomnienia. Znaczy inaczej, do wyciągnięcia wniosków. Dokładnie, wszystko nauka. Dobrze, że to jest przedsezonowy. Bo jakbym dojechał piąty, ostatni, dobra, bo to piąty to dumnie brzmi. Dojechałem ostatni.
4 okrążenia. Spodziewane 1.42.9. Że jeszcze nigdy tego nie zrobiłem. Trzy okrążenia. To był bolesny. Zbiorę powiedzieć. Ale się ściemniło? No, momentalnie masz ściemniło. A czy musiałem światło zapalić znowu? Ja nie gaciłem. Ja też. Ja osiadam na żarówkach. Na prąd stać. No kurde, par ten ma więcej koni, bo nie używa alternatora. O kurde. A, ale powiedzmy, że teraz po takim czasie wjeździłem się w ten tor. Gdybyśmy teraz pojechali wyścig, to już by było inaczej. Dwa okrążenia. To się na pewno przyda, bo na pewno się tor powtórzy kiedyś w jakimś wyścigu. Z samochodem się zacząłem dogadywać. Nie no, kwestia była tego typu, że no trudny tor i nie siadł mi. Ja się nie dograłem z mechanikami. No dzisiaj chyba przeszli do mnie do zespołu. Podmienił w nocy. Tak. Tak ci się noc zrobiła. .45.2. W końcu mówię, zaczynam się z torem dogadywać. Bo jest noc i zacząłeś punkty łapać hamowania takie nocne. Może. Nie, wiesz co, już kwestia wjeżdżenia się po prostu. Bo walczyłem długo. Ostatnie okrążenie. Nie zwalniam tak dalej. Nie chcę. Tak, 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 tak. To trzeba będzie pojeździć. Po prostu za mało na torze i tylko tyle. Ja rudy to się zrobił, że tak tracisz czas. No jedzie no. Ja już. Bo z 6 sekund traciłeś chyba nagle.
No w każdym razie dojechałem cię momentalnie. Mam 2 sekundy kary i napisałem, że mam pierwsze ostrzeżenie dopiero. Jak to działa? Ale myślałem, że 2 sekundy to już drugie ostrzeżenie. Brawo wygranej. Ostrzeżenie. Akurat nie musiałem jeszcze jechać kółka, bo za nim. Ja też lubię takie dłuższe wyścigi. Tak, fajne są, dokładnie tak. Gratulacje Rudy. Marcin, gratki Rudy. Niedziel, trzecie miejsce. Bo wszystkie gratki, że przetrwali do końca, bo ile osób wyszło. To tak, brawo my. Brawo my, zwycięzcy. Co brzmi lepiej, czwarte miejsce czy przedostatnie? Zdecydowanie czwarte. Ale byłeś drugi przez pewien czas. Nie, trzeci Chyba. Jechałeś. Trzeci, tak, długo no. Był trzeci, to prawda. Ale mi zawinęło. Znowu herba dostałem przy hamowaniu. Ja, jakbyśmy teraz pojechali te półtorej godziny, to byłbym na podium. Bo się zacząłem dogadywać z samochodem. Ja teraz się dogaduję z tym. Z poboczem. Nie gorzej, po wyjeździe, po wymianie opon zaczął gorzej jechać. Nie wiem dlaczego, ale łapiał poślizgi i taki nadsterowny był. Może zrobiłeś twarde zamiast miękkich. Dlaczego, bo może ustawiłeś samochód, bo samochód był ustawiony na... Większości ludzi ustawiali na ten, na noc, a w dzień była inna temperatura i oponki tak nie trzymały. Skończył mi rating do góry jakimś cudem maksymalnie, w końcu mam B. A mi spadło. Ty, nie, też mam E. To też mi skoczył. Ja to nie wiem. Ja nie jestem. To który jest najgorszy ten rating? Bo ja tego nie znam. U najgorszy, U. S najlepszy. A, to ja mam nie. U. S. S, tak, S najlepszy. Bo jest U, F, E. Dobra. Tak. No, ja wyłączam stream. Ale ja mam dziękuję już wszystkim. Dosyć. Thanks everyone for watching. Dzięki. No.